ciągu 3 lat brzegi rzeki Odry nieco się zmienią. I jest to dobra wiadomość dla miłośników ubłogiego wylegiwania się na plaży. Tramwaj wodny, miejska plaża tuż za kładką i atrakcje dla dzieci. Prezydent Mirosław Lęk wraz z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Mirosławem Marcem dali sobie miesiąc czasu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nadodrzańskich. Chcielibyśmy przygotować i pewne elementy infrastruktury, które wpisują się w naszą politykę zagospodarowania bulwarów nadodrzańskich, jak chociażby przystań czy planowana plaża, ścieżki rowerowe, ścieżki do biegania, jakieś elementy placu zabaw, ale też i te elementy estetyczne, czyli samo nabrzeże. Myślę, że w pierwszym etapie tutaj ten odcinek od mostu zamkowego do samej kładki i ten odcinek planowanej plaży około 100 metrów za kładką, to od strony tutaj zamku, natomiast po drugiej stronie również to nabrzeże, myślę, że aż do mniej więcej tam do tej śluzy przy RZGW. Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej zależy na umocnieniu brzegów Odry. Miasto chce również zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i przy okazji zagospodarować te tereny pod względem estetycznym. Myślę, że to się też wpisuje w oczekiwania naszych mieszkańców. Ja też widzę, że te elementy, które może 10 lat temu wydawały się jeszcze mało realne jak tramwaj, to oczywiście nie taki tramwaj komunikacyjny, raczej turystyczny. To jest oczekiwane, to korzystanie z rzeki w sposób zorganizowany dla naszych mieszkańców, gości, dla turystów jest bardzo w tej chwili oczekiwane, więc te elementy infrastruktury są potrzebne. Jak zapowiedział prezydent, prace będą trwały etapowo. Inwestycja powinna być zrealizowana jednak w ciągu 3 najbliższych lat.